Výstava je konaná u příležitosti významného životního jubila autora Valtra Taška, který v letošním roce oslaví významné životní jubileum 80 let. Shodou okolností je to teď přímo ve čtvrtek, jestli můžu napovědět, 17. února, takže připoju velké gratulace, pokud to uslyší. No a jinak na výstavě můžete vlastně zhlédnout jeho digitální tvorbu, kterou se momentálně zabývá. Původně dělal vlastně i dřevěné plastiky. Výstava je otvarta z okazí zasnego jubileuszu artysty Waltera Taška, który w tym roku obchodzi swoje 80. urodziny. Z biegiem okoliczności jest to już ten czwartek, 17 lutego, więc dołączam się do serdecznych gratulacji. Wystawa przedstawia jego twórczość cyfrową, nad którą obecnie pracuje. Na grafikach można obejrzeć jego ukochaną Wenecję, do której lubi powracać wspomnieniami i którą wcześniej często odwiedzał. Następnym motywem pojawiającym się w jego grafikach to Romeo i Julia. Również można obejrzeć pracę w nieco bardziej regionalnym klimacie, a mianowicie grafiki i rzeźbę zainspirowane rzeką Olzą. W galerii wystawione zostały też niektóre z jego wcześniejszych rzeźb wykonane z drewna. Wystawę udało nam się przedłużyć do 2 miesięcy, więc będzie można ją oglądać do 29 marca. A nakonec se nám podařilo je přemluvit, ať to protáhne až do března 22, takže 29. 3. je poslední možnost vlastně zhlédnout tuto krásnou výstavu.